Autoserwis Robert Gierżajtys. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui-Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym, licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Co, zaczynamy? No to nie da rady inaczej. Witamy Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku z Mirosławem poruszymy temat recyklingu odpadów samochodowych. I nie tylko. I nie tylko. Bo i jakości samochodów dzisiejszych. No i tutaj nam Mirek już wyrywa się do startu, tu falstart, ale Mirku, daję Ci głos, proszę, bo nie wytrzymasz. Proszę Państwa, nie, no już tak się ładowałem, nie, sporo tygodni, prawda, bo to tak czas nam winął, różne nas tam przypadłości spotkały, ale już skoro żeśmy tu w pięknym słońcu się spotkali, to nie da rady uciec od tego tematu właśnie, że samochody z czasem się starzeją. A jak się starzeją, to co trzeba z nimi zrobić? No, czasem trzeba oddać na złom, bo jak pojedziemy na badania techniczne raz, prawda, zrobią nas nie, dziękuję, tam do poprawki drugi raz, a potem po sąsiedzku nawet czasem do Roberta pójdziemy, a Robert mówi, no niestety, sorry, jak mamy to zrobić, to kosztuje tyle, przekracza wartość samochodu, no to wieziemy go wtedy do takiej mniej więcej firmy, jak tam widzicie za nami, których prawie nie ma niestety tutaj w okolicy Suwałk i tylko w zasadzie została jedna taka profesjonalna firma, która, prawda, te samochody przyjmuje. I ja pamiętam, że na początku lat 90., jak sam jeździłem po samochody używane albo lekko uszkodzone pod holenderską granicę, to tam spotkałem profesjonalny taki szrot. Rzeczywiście, oni tam przyjmowali samochody nawet paroletnie po wypadkach, rozbierali i jak chciałeś tam skrzynię biegów, silnik czy tak dalej, komputer i mówił tak, mamy 3-letni z takim przebiegiem, a nie innym i tak dalej. Nie zawsze to w Polsce dostaniecie taką informację, ale tu akurat rzeczywiście chyba kiedyś odwiedzałem tą firmę i jest dosyć podobnie, co nie załatwia problemu, bo u nas generalnie samochody trzyma się czasem i 30 lat. W związku z tym dzisiaj złomuje się samochody z lat 90. Czasami, jeżeli są po dużych uszkodzeniach w wypadku drogowych i młodsze, ale problem narasta. A dlaczego narasta? Bo sprowadzamy średnio 1 000 000 samochodów rocznie używanych. I jak ostatnie wyniki pokazują, bo są samochody, które mają przeciętnie 12-13 lat. Proszę Państwa, my robimy się złomowiskiem Europy. I jaki jest problem? Problem jest części plastikowych i siedzeń. Główne, to są główne, podstawowe problemy, bo to trzeba poddać recyklingowi, a takich firm w Polsce nie ma, które by się tym profesjonalnie zajmowały. Jest jedna czy dwie i ci wszyscy muszą z nich usług korzystać, tak samo jest z oponami. Ale wróćmy też do jakości tych samochodów. Co możemy dla Państwa podpowiedzieć, jaka będzie przyszłość? Generalnie powiem Wam jedno. W związku z wprowadzaniem nowych badań technicznych wycofujcie się z diesli, bo ich czas mija pomału, coraz szybciej mija, bo one są coraz bardziej kiepskiej jakości, a dlatego, że ta ekologia, dołączają do nich mnóstwo jakichś gadżetów typu tam DPF-y, prawda, katalizatory i tak dalej i to rodzi Wam duże kłopoty, że potem niestety występują problemy, za które trzeba płacić. No my mamy tutaj taki ogląd sytuacji, a ogląd sytuacji wynika z tego, że sprowadzone działalności i nie tylko naprawczej, ale też innej,
No i sami mamy nowe samochody i powiem Państwu, że pierwsze problemy, i to już bez względu na jakie marki, bo tutaj nie będziemy kreować żadnej marki, bo te koncerny się podzieliły rynkiem globalnym i tam rozdanie jest między trzema firmami, być może, chyba wydaje mi się. Okay. Mimo, że nazwy pojazdów są zmieniane i marki, to zarządza jakby od góry globalnie, mówię, trzy firmy chyba bodajże tym zarządzają. No i jakość tych pojazdów, mamy porównanie, czyli weźmy sobie jakiś tam pojazd premium z roku do 13, załóżmy 2013 i taki pojazd po roku 15, tak, i taki dla przykładu, w takim z jednych pojazdów tej marki premium wysokim, na przykład przednie nadkole było wcześniej montowane na około 15 do 17 elementów takich połączeniowych z nadwoziem. W tej chwili na przykład to są trzy takie kołeczki drobne, które to same zadanie wykonują. Być może, że pomysł był dobry, tak, ale raz, jeśli raz to rozbierzemy, szansa na złożenie ponowne jest już mała, ale na kolejne, czyli trzecie, jest już żadna. I teraz tak, pierwsze awarie wtryskiwaczy to są na poziomie 50 tysięcy, 60, albo jeszcze szybciej. Kiedyś to było na poziomie 250 tysięcy, 300. Elementy obsługi, paski, elementy jezdne, zawieszeń. No po prostu to jest, w oglądzie tej sytuacji to jest 30% wartości i żywotności tego, co mieliśmy do czynienia przed, nie wiem, załóżmy 10 laty, tak? Zupełnie inna jakość. To jest efekt tego, że zdolności produkcyjne, wytwórcze tych wszystkich koncernów, one są ogromne, niebotyczne. Rynek zbytu jest ograniczony, więc co, obniża się jakość produktu, jest obniżona i to nie trzeba być jakimś super specjalistą, żeby trochę to zobaczyć. Taniej, tak? Dużo taniej, więcej. Kiepskiej jakości. Tak. Niby nie leżało na półce. Dokładnie tak. I słuchajcie, drodzy Państwo, jeszcze ten, kto tam przyjeżdża, załóżmy te 10 tysięcy rocznie, to nacieszy się tym autem z 7 lat. Tak. Z 7 lat. Ale osoba, która naprawdę pracuje na tym samym sprzęcie, przemieszcza się, ładunki przywozi, tu mówimy o autach przykład dostawczych, gdzie w tym większości siedzą też silniki, a aut osobowych, większe pojemności, to wszystko zaczyna już generować problemy od 100 tysięcy, czyli tak naprawdę już pierwszego roku zaczynają się problemy. Wiem, że nawet piszą często, że olej wymienić po 40 tysiącach, co Amerykanin, kiedyś mechanik amerykański pewnie by w warsztacie padł z wrażenia i wpadł do kanału, jakby go posiadał, prawda? I więc teraz tak, oleje już też są jakieś tam z regeneracji bardzo często przetwarzane. Ale ja się wtrącę, tak? To powiem tak, jeśli chodzi o tę wymianę olei, tak, to drodzy Państwo, no Polak jak zwykle sobie poradzi i my wymieniamy oleje między tym właściwą wymianą w serwisie, ustaloną na poziomie 35-40 tysięcy, po przebiegu 15 tysięcy, gdzie właściciel ukrywa to przed serwisem, jedzie, tutaj zmienia tam oczywiście zmianę filtra oryginalnego lub też nie, sam olej i jedzie we właściwym czasie, bo już nawet świadomość Kowalskiego, przeciętnego użytkownika pojazdu, już jest na wyższym poziomie niż oferuje to specjalistyczne czy prasa, czy przedstawiciele firm, koncernów. Obserwując to, co się dzieje, naprawdę mamy duży ogląd sytuacji ze względu na przestrzeń działania firmy i kontaktujemy, mamy kontakt też z innymi ludźmi, którzy wykonują tego typu usługi. Wszystko wali się na głowę. I czasami to, kiedy naprawia się takie przednie zawieszenia, czy tylne, i przyjeżdża klient, ostatnio mieliśmy taki przypadek, przyjeżdżał klient w listopadzie, było wszystko zrobione, części zastosowane były, oczywiście ze średniej półki, bo większość dobiera ze średniej półki cenowej, bo tu chodzi o cenowe. Po przyjechaniu 3000 tam nie było co zbierać. I teraz tak, konsternacja, wstyd, no bo człowiek patrzy na nas i mówi, ej, co to, o co chodzi, nie? Na pewno nie zrobiłeś. My na człowieka... Kurde, nic złego nie zrobiliśmy. Tak, no. Dzwonimy do hurtowni, a hurtownia mówi, ale czego się spodziewałeś? I to jest, drodzy Państwo, to trzeba upaść na kolana i jeszcze raz zatrzymać na chwilę czas i pomyśleć, gdzie myśmy dobrnęli.
I podsumowując to wszystko, można powiedzieć, że nie ma jakby na razie nadziei, że jeżeli chodzi o samochody, nie, bo tutaj głównie się tym zajmujemy, że uciekniemy przed szybkim złomowaniem, że to złomowanie będzie coraz szybsze, bo tyle nas będą kosztować naprawy, że nie będzie już się opłacało chyba naprawiać tego samochodu. Bo wiesz, duża awaria silnika to praktycznie lepiej czasem oddać samochód na złom, zwłaszcza diesla, niż zapłacić za to naprawę. Tak, Mirku, tutaj masz rację, że koszt naprawy jest ogromny, ale właściwie to jest tak wykonane, że zastosowanie czy częściowa naprawa główna, ona nie ma większego sensu, bo to już nie będzie żywotne. To są, według mnie to są jednorazówki i tam nieważne, czy ktoś będzie się wymądrzał na ten temat i tutaj odkrywcze jakieś tezy stawiał, to my widzimy to na bieżąco, to się po prostu nie da zrobić. To są zastosowane gwinty, śruby aluminiowe, to wszystko podczas eksploatacji już potrafi odpaść i to wiecie Państwo drodzy, szczególnie w autach premium. Bo jeszcze ci, którzy próbują wejść na rynek, słabszą marką, jeszcze cokolwiek próbują zrobić dobrego. Natomiast snobistyczne, jak ja to nazywam, pojazdy, tam jest zastosowany mega jakby, no jakby to brzydko nie nazwać, tandeta. I z jednej strony my się cieszymy jako... Mamy robotę, nie? Nie, no i robota jest niekończąca się, nie. To jest niekończący się poemat. Narastającą nawet. Niekończący się poemat. Tylko tutaj trzeba, ja dalej mówię, dać po hamulce i się zastanowić. No, skoro ktoś całymi dniami krzyczy o ekologii, przywiązuje się do drzew, to ja pytam, no i się przywiąż tam do tego koncernu. No bez urazy, z całym szacunkiem dla działalności tych proekologicznych innych. Czemu my ich tam nie widzimy? Ja pytam teraz tak o te części, o to jakość, o to wszystko, że czemu nikt nie zadaje tych pytań? Wszyscy to akceptujemy, tak? Zezwalamy na mało tego, kiepskiej jakości, tak? Pogodziliśmy się z tym, że kupując to i za chwilę będzie to w serwisie, tak? Proszę Państwa, jak ktoś będzie chciał w Suwałkach zainwestować, ma odpowiedni pomysł, ilość gotówki albo duży kredyt może wziąć, otwierajcie taki zakład recyklingu samochodów i przyjmowania. Mirku drogi, to jest przyszłość. Mirku drogi, tutaj akurat mój ogląd sytuacji jest dość też, przynajmniej na średnim poziomie. I uwierz mi, żeby spełnić warunki, wymogi, no budowy... Miliony? Nie, tu już mówimy o większych kwotach i z doświadczenia wiem, że niektórzy, którzy poważyli się, zamachnęli się na coś takiego, to musieli już to zamknąć. I problem tutaj jeszcze inny, o który trzeba poruszyć, może ktoś będzie się śmiał, że my tu na tak, polu, tak. Można powiedzieć, rozstrzygamy o tych problemach, ale w tej chwili to wygląda tak. Zróbmy, sprzedajmy, a niech Janek czy X martwi się, co z tym zrobić, bo nikt mu w tym nie pomoże. Zostaliśmy jakby zrzuceni z tym całym syfem, za przeproszeniem, na środku pustyni i powiedzieli nam, róbcie sobie, co z tym chcecie. Akumulatory. I to... Teraz recykling akumulatorów. Ale ten akumulator kiedyś działał 5 lat, a teraz mamy po roku już zwroty, reklamacje. I mamy tych dużo. Dużo. I teraz tak, jeśli Państwo prywatnie chcecie oddać ten akumulator czy opony, to sobie macie prawo do tego raz w roku, do 4 opon, jednego akumulatora, bez żadnego problemu. I drodzy Państwo, spróbujcie zrobić to jako firma. Może niech ktoś poda taką listę, gdzie to można zrobić bez problemu, bo z tego, co ja wiem z oglądu, to musicie Państwo uzbierać jakąś znaczną ilość, żeby komuś się opłacało do Was przyjechać. Drony zostały zakupione dla organów ścigania, tak, w celu ustalenia, tak, co leży na placach. Dymu z komina i tak, co leży na placach. Też. No to jest, słuchajcie, to jest postęp. Piękny postęp. No, drony mamy, niedługo jeszcze będzie policja latać na dronach. Tylko żeby wymagać, trzeba najpierw stworzyć warunki. A tych warunków, drodzy Państwo, nie ma. No i sami też jesteście użytkownikami różnych rzeczy, wytwarzacie różne odpady w wyniku zakupów. Co należy, to my wiemy z tym zrobić. Tylko jak to przygotować, żeby z tym nie było problemu i żadnemu X-owi czy Y-owi nie przyszło do głowy wylewać tego do lasu oleju, załóżmy zużytego, wyrzucać opon starych czy innych rzeczy, bo jeśli byłby łatwy dostęp do tego typu placówek i nie byłoby problemów, to nie znajdowalibyśmy opon i amatorów własnoręcznej wymiany olejów wylewających do rowu. Czy uszkodzonego zderzaka wyrzuconego do lasu, bo on sam go wymienił i nie wie, co z nim zrobić. Po cichu w nocy podrzuci pod śmietnik. To jeśli podrzuci pod śmietnik, tak, to mu jeszcze medal daj. Nie, no tak, no, bo nie porzucił w lesie. No, medalu to mu nie dam. No, nie? No, ale generalnie... wolałbyś
źle się to znaleźć? Ale ktoś za ten śmietnik musi zapłacić, prawda? I kto? My wszyscy płacimy. Czyli podsumowując, teoretycznie zarobiliśmy $2000, tak, a praktycznie w domu mamy i tutaj by same. Dziękujemy serdecznie.